Komentarz do listu do Galacjan autorstwa Hamiltona Smitha, rozdział 3. Prawo unicestwia, błogosławieństwo płynące z obietnicy. Werset 1. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Apostoł wykazał już, że kiedy Galacjanie ponownie stosowali zasady do prawa, jednocześnie pomniejszali wartość dzieła Chrystusa oraz osoby Syna Bożego. Takie postępowanie wierzących było dla Pawła całkowicie niezrozumiałe. Apostoł wykazał już, że kiedy Galacjanie ponownie stosowali zasady prawa, jednocześnie pomniejszali wartość dzieła Chrystusa oraz osoby Syna Bożego. Odnosił Paweł wrażenie, że Galacjanie zostali zwiedzeni, ponieważ czyniąc to zaprzeczali prawdzie krzyża, wielkiej i centralnej prawdzie Ewangelii, która była im głoszona i którą przyjęli. Głosząc słowo, apostoł przedstawiał im przecież Chrystusa i to ukrzyżowanego. Co więcej, powrót Galacjan do zasad prawa nie tylko stawiał Chrystusa w cieniu, umniejszając Jego osobę i dzieło, ale również powodował ignorowanie obecności Ducha Świętego i uaktywniał działanie cielesnej natury. Chodzi o zmysłową naturę człowieka. W przypadku wierzącego, który posiada również nową naturę, mowa jest o jego starej naturze, upadłego człowieka, której wciąż jeszcze się nie wyzbył. Stanie się to dopiero w momencie powtórnego przyjścia Pana Jezusa i przemienienia naszych znikomych ciał w postać podobną do uwielbionego ciała Pana Jezusa, co uczone jest Filipian 3 rozdział oraz 1 Koryntian 15 rozdział. Tak samo dalej w tekście Galacjan. Trzech odwiecznych wrogów Boga, a tym zatem każdego wierzącego, znajduje się w nieustannej opozycji przeciwko trzem osobom bóstwa. Pierwszy z tych wrogów, diabeł, przedstawiony jest w piśmie jako przeciwnik Chrystusa. Drugi z tych wrogów, świat, jest przeciwnikiem Ojca. Zaś trzeci, ciało, jest przeciwnikiem ducha. Dlatego też w kolejnych rozdziałach rozważanego listu duch wielokrotnie zostaje przedstawiony w kontraście do ciała. Widzimy to w 3 rozdziale, 3 werset, w 4 rozdziale, 29 werset listu do Galacjan, 5 rozdział, 16, 17 werset listu do Galacjan, 6 rozdział listu do Galacjan, 8 werset. Aby pokazać, jak niedorzeczny jest sposób myślenia Galacjan, polegający na ignorowaniu ducha, uaktywnianiu ciała i powrocie do prawa, w pozostałej części tego listu Paweł koncentruje się przede wszystkim na błogosławieństwach, które otrzymujemy przez ducha oraz na naszej grzesznej, zepsutej naturze.
Pytania Pawła skierowane do wierzących Galacjan. Rozważając ten temat, zauważamy, że Paweł próbuje poruszyć sumienia wierzących. W tym celu stawia im cztery pytania związane z osobą Ducha Świętego, mające zmusić ich do zastanowienia. Werset drugi. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Najpierw Paweł pyta Galacjan, na jakiej podstawie otrzymali dar ducha. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Nie podważa przy tym bezsprzecznego faktu, że Galacjanie go posiadają. Nie podważa przy tym bezsprzecznego faktu, że Galacjanie Ducha Świętego posiadają. Pyta jednak, jak go otrzymali, na podstawie swoich szlachetnych uczynków, czyli na podstawie przestrzegania prawa, a może otrzymali go przez wiarę w Chrystusa, który za nich umarł i zmartwychwstał. Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że tylko ten, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, zostaje zapieczętowany Duchem Świętym. Nie dzieje się to przed nawróceniem. Do wierzących w Efezie apostoł pisze: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Efezjan, 1 rozdział, 13 werset. Werset 3, 3 rozdziału listu do Galacjan. Werset 3. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. Czyżby Galacjanie po tym, jak w potężnej mocy Ducha Świętego rozpoczęli swoje chrześcijańskie życie, mieli zamiar ponownie podporządkować się prawu, aby dzięki własnej sile prowadzić chrześcijańskie życie miłe Bogu? Prawo skierowane jest do człowieka w ciele, będącego pod całkowitą władzą swojej upadłej i grzesznej natury. Wracając do prawa, Galacjanie nie tylko świadomie ignorowali obecność i działanie Ducha Świętego, który jest mocą chrześcijańskiego życia, ale również pozwalali działać ciału, które każdy wierzący powinien umartwiać. Takie postępowanie było jednoznaczne z poprawianiem i udoskonalaniem zdeprawowanej, grzesznej natury zamiast oddzielenia się od niej. Werset 4 rozdziału 3 listu do Galacjan. Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czyżby cierpienia, które Galacjanie znosili w imię prawdy, były bez znaczenia? Prześladowania, przez które musieli przechodzić, przychodziły głównie ze strony Żydów. Żydzi, chcąc zachować prawo Mojżesza, ukrzyżowali Chrystusa i sprzeciwiali się Duchowi Bożemu. Jeśli więc wierzący z Galacji wracali do prawa, nie musieli się dłużej obawiać sprzeciwów z ich strony. Prześladowania były zatem tylko nieporozumieniem i w takim razie z pewnością niedługo ustaną. Werset 5 rozdziału 3 listu do Galacjan. Czy ten, który daje wam ducha, dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? To właśnie wśród Galacjan przejawiały się cuda świadczące o Bożej potędze. Czy były one wynikiem przestrzegania przez nich zasad prawa, czy raczej rezultatem wiary w moc Bożą? Wszelkie błogosławieństwo wynika z wiary w prawdę Ewangelii.
wersety od 6 do 9, 3 rozdziału listu do Galacjan. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Odpowiedzi na uprzednio zadane pytania nie są trudne. Wszelkie błogosławieństwa, które Galacjanie otrzymali, a których ukoronowaniem jest dar Ducha Świętego, cierpienia, jakie znosili, liczne objawienia Bożej mocy pośród nich, wszystkie one były skutkiem tego, że przyjęli Ewangelię o Jezusie Chrystusie przez słuchanie z wiarą. Świadectwo Boże przyjęte przez wiarę od zawsze było jedyną podstawą korzystania z Bożych błogosławieństw. Dotyczy to ludzi żyjących na przestrzeni wszystkich epok. Wyróżniającym się przykładem tego jest Abraham, który już w czasach starotestamentowych otrzymał błogosławieństwo przez wiarę. Jego historia pokazuje nam również, iż Bóg jeszcze przed nadaniem prawa, czyli niezależnie od niego, błogosławił człowieka na podstawie wiary. Przykład Abrahama jest o tyle istotny, że Abraham jako patriarcha i praojciec narodu izraelskiego cieszył się szczególnym poważaniem wśród Żydów. Jednak ten, którym zwolennicy i fanatycy prawa mojżeszowego chlubili się jako swoim duchowym ojcem, otrzymał błogosławieństwo zupełnie niezależnie od prawa, ale jedynie w oparciu o wiarę. Abraham uwierzył Bogu, z tego też powodu został uznany przez Boga za sprawiedliwego. Główną cechą potomków Abrahama jest wiara. Z tego jasno wynika, że jedynie ci, którzy otrzymują błogosławieństwo na podstawie wiary, są prawdziwym potomstwem Abrahama. Takie jest świadectwo Pisma, które już dawno przepowiedziało, że Bóg usprawiedliwi pogan na podstawie wiary. W ten sposób Słowo Boże, Ewangelia, dobra nowina o zbawieniu, dostępna dla wszystkich ludzi, dotarła już do Abrahama poprzez daną mu obietnicę: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Dlatego wszyscy, którzy stoją na fundamencie wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Werset 10 trzeciego rozdziału listu do Galacjan. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, czyli prawa, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Na przykładzie historii Abrahama widzieliśmy, że starotestamentowe pisma wyraźnie przepowiadały błogosławieństwo dla pogan na podstawie wiary. Słowo Boże równie jasno przekazuje świadectwo wypowiedziane przez usta Mojżesza: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. 5 Mojżeszowa,
rozdział 27, werset 26 oraz Galacjan, 3 rozdział, 10 werset. Jest zatem oczywiste, że żaden człowiek, z wyjątkiem Jezusa Chrystusa, nie mógł sprostać wszystkim sprawiedliwym wymaganiom prawa. Stąd też świadectwo Mojżesza prowadzi do jednego wniosku. Powrót do prawa w celu otrzymania błogosławieństwa nie oznacza nic innego, jak dobrowolne postawienie się pod przekleństwem. Ktoś powiedział: prawo żąda od człowieka, aby go przestrzegał. Nie daje się zadowolić niczym innym, jak tylko bezwarunkowym posłuszeństwem. Niemniej jednak ani nie daje człowiekowi natury, prawo żąda od człowieka, aby go przestrzegał. Nie daje się zadowolić niczym innym, jak tylko bezwarunkowym posłuszeństwem. Niemniej jednak ani nie daje człowiekowi natury, której pragnieniem byłoby jego przestrzeganie, ani też nie daje niezbędnej do tego siły, obu niezbędnych rzeczy, których nie posiada naturalny człowiek. Abraham, Mojżesz i prorocy są jednomyślni. Wersety od 11 do 12, 3 rozdziału listu do Galacjan. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Takie jest więc świadectwo Mojżesza, dawcy prawa. Co powiedzieli na ten temat inni prorocy? Ich świadectwa są również klarowne. Habakuk wypowiada się: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Habakuka, 2 rozdział, 4 werset. Jeśli zaś chodzi o prawo, oczywistym jest, że nie opiera się ono na wierze, gdyż czytamy: kto go wypełni, przezeń żyć będzie. 3 Mojżeszowa, 18 rozdział, 5 werset. Wersety 13 do 14, 3 rozdziału listu do Galacjan. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Przede wszystkim jest prawdą, że Chrystus wykupił nas od przekleństwa wynikającego z prawa, przez to, że sam stał się przekleństwem. Czytamy bowiem: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. 5 Mojżeszowa, 21 rozdział, 23 werset. Chrystus przyjął należne nam przekleństwo, abyśmy my mogli dostąpić błogosławieństwa oraz obietnicy ducha przez wiarę w Niego. Widzimy więc, że wracanie do prawa w celu uzyskania błogosławieństwa oznacza całkowite zlekceważenie przykładu płynącego z życia Abrahama, a także ignorowanie świadectwa Mojżesza, dawcy prawa, oraz świadectwa proroków, zaś ostatecznie, co jest najgorsze, zlekceważenie samego Chrystusa. Prawo i obietnica. Dwie przeciwstawne sobie zasady. Wersety 15 do 16, 3 rozdziału listu do Galacjan. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet uprawomocnionego testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus.
W dalszej części rozdziału trzeciego listu do Galacjan apostoł Paweł wyjaśnia, na czym polega związek pomiędzy prawem a obietnicą oraz omawia prawdziwą służbę ducha. Apostoł przypomina nam, że Abraham i jego potomstwo otrzymał obietnicę błogosławieństwa dla narodów na podstawie wiary. W polskim tłumaczeniu użyto słowa potomstwo, które w języku polskim dotyczy zarówno pojedynczego, jak i zbiorowości. W oryginalnym tekście biblijnym użyte jest słowo potomek. W potomku twoim błogosławione będą wszystkie narody. Wyraźnie chodzi tu o jednego potomka, to znaczy o Chrystusa. Paweł cytuje tutaj słowa, które Bóg skierował do Abrahama, gdy ten złożył jemu w ofierze swojego syna i przez to jakby otrzymał go zmartwychwstałego z powrotem. Paweł wyjaśnia, że potomek, o którym tu mowa, to Chrystus. Złożony na ołtarzu Izaak wskazuje właśnie na niego. Pierwsza Mojżeszowa, 22 rozdział, 17 do 18 wersetu. Gotowość Abrahama, aby być posłusznym Bogu i ofiarować swego ukochanego jedynaka, była tak wielka, że Bóg okazuje nam jego czyn jako dokonany, chociaż w rzeczywistości sam powstrzymał go przed zadaniem Izaakowi śmiertelnego ciosu. Wersety 17 do 18 rozdziału 3 listu do Galacjan. Powiadam więc to, testamentu przednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z zakonu, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawie Abrahama przez obietnicę. Obietnica, o której mowa, została dana 430 lat przed nadaniem prawa. Jakikolwiek więc byłby cel prawa, to jedno jest pewne. Nie mogło ono anulować bezwarunkowej obietnicy Boga. Przecież gdyby na podstawie prawa było możliwe odziedziczenie błogosławieństwa, obietnica straciłaby swoją moc. Jest to niemożliwe, gdyż Bóg nie cofa swojego słowa. W jakim celu zostało nadane prawo? Wersety 19 do 23 rozdziału listu do Galacjan. Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika. Pośrednika zaś nie ma tam, gdzie chodzi o jednego, a Bóg jest jeden. Zrozumienie faktu, że błogosławieństwo jest wynikiem Bożej łaski, przez którą Bóg dał bezwarunkową obietnicę Abrahamowi, prowadzi nas do pytania, w jakim celu zostało nadane prawo. Odpowiedź brzmi, ponieważ każdy człowiek jest grzesznikiem. Prawo, którego żaden człowiek nie potrafił wypełnić, uwypukla grzeszność ludzkiej natury. Po drugie, podkreśla świętość Boga, który nie może przejść obojętnie wobec grzechu. Dalej, prawo dowodzi, że suwerenny Bóg, dając błogosławieństwo poprzez łaskę, nie czyni tego kosztem sprawiedliwości. Prawo mówi o sprawiedliwości i to zarówno sprawiedliwości człowieka, jak i Boga. On żąda od człowieka sprawiedliwości. Bóg mówi, że jedyną słuszną drogą dla człowieka jest miłować Boga z całego serca swego, całej duszy i całej siły, zaś bliźniego swego jak siebie samego. Ale któż z ludzi oprócz naszego Pana Jezusa Chrystusa sprostał tym wymaganiom? Nikt. Tym samym prawo pokazuje, że jesteśmy grzesznikami.
Na podstawie prawa żaden człowiek nie posiada sprawiedliwości. Każdy jest grzesznikiem. Po udowodnieniu, że jako ludzie nie posiadamy w sobie żadnej sprawiedliwości, prawo mówi dalej, że człowiek, który jest grzeszny, musi umrzeć. Sprawiedliwość Boża domaga się osądzenia grzesznika. Prawo zostało nadane w celu udowodnienia, że jesteśmy grzesznikami. Ustanowione zostało za pośrednictwem aniołów, których zadaniem nie było nigdy objawianie pełni Bożej miłości i łaski, lecz jedynie ukazywanie Jego chwały. Z racji nadania prawa przez pośrednika nie było ono tak bezpośrednio związane z Bogiem, jak dana przez Boga obietnica. Fakt pośrednictwa zakłada istnienie dwóch stron oraz całkowitą zależność otrzymania zapowiedzianego błogosławieństwa od obopólnego dotrzymania postawionych warunków. Mojżesz, pośrednik, ogłosił ludowi roszczenia prawa. W tym wypadku błogosławieństwo było uzależnione od posłuszeństwa ludu, który natychmiast zaakceptował wymagania tego prawa, mówiąc: uczynimy wszystko, co Pan rozkazał. Druga Mojżeszowa, 19 rozdział, 8 werset. W przeciwieństwie do tego, obietnica dotycząca potomka, Chrystusa, była zależna wyłącznie od samego Boga. Dlatego też, wypełniając swoje obietnice, Bóg działa sam, bez niczyjej pomocy, w mocy swego autorytetu i władzy. Podkreślmy, że nie chodzi tutaj o Chrystusa jako pośrednika, który oddał siebie samego jako okup za wszystkich, 1 Tymoteusza 2, 5, lecz jedynie o samą obietnicę, która została dana przez Boga bez żadnego pośrednika. Nie można otrzymać sprawiedliwości na podstawie prawa. Wersety 21 do 22 trzeciego rozdziału listu do Galacjan. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Czy więc prawo jest zaprzeczeniem obietnic Bożych? W żadnym wypadku. Prawo wymagało wprawdzie sprawiedliwości, nie mogło dać jednak człowiekowi błogosławieństwa, prawdziwego życia. Gdyby mogło to uczynić, możliwe byłoby również wypełnienie przykazań prawa, jako całości, w najdrobniejszych nawet szczegółach. Wtedy możliwe byłoby też osiągnięcie sprawiedliwości na podstawie prawa, co z kolei sprawiałoby, że błogosławieństwo jest niezależne od Bożej obietnicy. Prawo jednak osądza człowieka z powodu grzechu i dowodzi, że nie jest on w stanie osiągnąć błogosławieństwa własnym wysiłkiem i w ten sposób potwierdza konieczność Bożej obietnicy. Oznacza to, że wszyscy znajdują się pod panowaniem grzechu, aby obietnica i zapowiedziane przez nią błogosławieństwo mogły być podarowane przez wiarę w Jezusa Chrystusa każdemu, kto uwierzy. Wersety 23 do 26 trzeciego rozdziału listu do Galacjan. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika,
albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Zanim nastała wiara, czyli chrześcijaństwo, nazwa od słowa Chrystus, prawowierni Żydzi musieli żyć oddzieleni od pogan. Poganie nie otrzymali prawa ze względu na daną im wcześniej obietnicę usprawiedliwienia na podstawie wiary. W tym sensie prawo trzymało naród izraelski pod strażą jako nauczyciel i wychowawca, przygotowując ich na nadejście Chrystusa. Gdy zaś nastał czas chrześcijaństwa, zarówno Żydzi, jak i poganie mogą nawiązać żywą relację z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wersety 27 do 29 trzeciego rozdziału listu do Galacjan. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda, ani Greka, nie masz niewolnika, ani wolnego, nie masz mężczyzny, ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Wszyscy, którzy dali się ochrzcić, stali się uczestnikami chrześcijańskiego wyznania. Z tego powodu przestało mieć znaczenie, czy mają pochodzenie żydowskie, judaizm, czy pogańskie, czy byli niewolnikami, czy wolnymi. I to niezależnie od tego, czy byli prawdziwie wierzącymi, czy też nie. Przyłączyli się do wyznania chrześcijańskiego i stali się jedno jako chrześcijanie. Należąc do Chrystusa zgodnie z obietnicą, byli jednocześnie potomkami Abrahama i dziedzicami. W tym fragmencie słowo potomkowie odnosi się do słowa użytego w pierwszej księdze Mojżeszowej 12:7 i oznacza wszystkich, którzy wierzą.